Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Listy do M, Listy do Mike'a Satoshiego. Jak zwykle przeczytam wybrane przeze mnie Wasze komentarze, odniosę się w jakiś sposób do nich, no i pogadamy sobie na różne tematy, także bez zbędnej zwłoki, zaczynamy! Zasady są dosyć proste. Piszecie komentarze pod moimi filmami, piszecie do mnie maile, wiadomości. Ja te najlepsze, najbardziej takie, można powiedzieć, wartościowe wybieram. No i później w kolejnym odcinku wrzucam je. Zawsze zachęcam, staram się wybierać takie komentarze, które zmuszają do jakiejś refleksji, ale nie tylko. Nie ma tu jakichś stałych zasad. Dobra, zaczynamy. Od pierwszego komentarza, pierwszy komentarz, Juvenito, witam, jestem na etapie wyboru hard walletu, jaki polecacie, zastanawiam się nad BC Vault, co o nim sądzicie, pozdrawiam. Ja prawdę mówiąc nie wiem nawet co to jest BC Vault, ale jeżeli chodzi o portfel hard wallet, czyli portfel sprzętowy, to tak de facto nie ma takiego strasznego wyboru. Mamy do wyboru dwa ledgery, Ledger Nano S, Ledger Nano X, mamy do wyboru dwa trezory, Trezor One, Trezor T. Mamy oczywiście Archos Safety Mini. Mamy jeszcze do wyboru Elipala, który jest tylko do komórki, żeby nie było wątpliwości. No i tam podejrzę jeszcze chyba ze dwa portfele sprzętowe. Oczywiście wszystkie z tych portfeli były przetestowane na kanale, także polecam listę Mike's Workshop. Tam są testy wszystkich portfeli sprzętowych. Ja osobiście, oczywiście nie jest to żadna porada ani zachęta, ja osobiście używam, oczywiście Ledgera też mam, wszystkie mam Ledgery, tak samo Trezory. Osobiście używam portfela Exodus, który jest i na komórkę, i na komputer PC, w połączeniu z portfelami Trezor. Bardzo fajna sprawa w tej chwili. Trezor ma też ustawianie opcji transakcji, opłat transakcyjnych na Bitcoinie, więc to jest też bardzo dobra rzecz. Przechodzimy sobie do drugiego komentarza. Okeanos 500. Czy mógłbyś zrobić film, jak dodać Polkadot do Ledgera? Widziałem jakieś dwa filmy na YouTube, ale nie wiem, czy i ufać. Jak ty zrobisz film, to wiem, że na pewno tak trzeba. No już bardzo dziękuję za miły komentarz, ale oczywiście nie proszę, żeby nie traktować mnie jakoś jakiejś tam strasznej wyroczni, ani jakiegoś absolutnie eksperta, bo uważam, że na tym rynku nie ma ekspertów. Mam swoje zdanie, mam trochę wiedzy, cały czas tak samo się uczę, cały czas czerpię, szukam informacji. Jeśli chodzi oczywiście o Ledgera, to Polkadot jeszcze się nie orientowałem, ale generalnie pamiętajcie, jest taka zasada. Ledger Nano i Ledger X, czy Nano S, czy Nano X, to są portfele sprzętowe. Tam się przechowuje klucze prywatne. Do obsługi tego portfela potrzebna jest Wam aplikacja. Czy to będzie Ledger Live, czy to będą zewnętrzne portfele, przykładowo na przykład pod MetaMaska można podpiąć Ledgera. I jeżeli bardzo często jest tak, że same klucze portfel sprzętowy może przechowywać, ale Ledger Live nie obsługuje danej kryptowaluty. Dobrym przykładem był Lisk, Icon, takie firmy też były na kanale, więc jeżeli Ledger Live nie obsługuje jakiejś waluty, to potrzebujecie zewnętrzny portfel, pod który podepniecie sobie właśnie swój portfel sprzętowy. Tak jak mówiłem, MetaMask jest dobrym przykładem. No tak jak przykładowo Trezor, tak? Można używać strony, a ja używam na przykład Exodusa, tak? Więc to jest taki przykład, no ale zainteresuje się tematem, jest na mojej liście. Przechodzimy sobie do kolejnego komentarza. Ziomek z Dzielni 1. Moim zdaniem zniknięcie w cudzysłowie Satoshiego jako osoby lub grupy osób to celowy zabieg. Popatrzcie, jak wiele aspektów tego systemu jest wręcz idealnie stworzona. Gdyby kontynuowali pracę pod tym samym pseudonimem, zawsze ten system miałby cały czas jakby centralną jednostkę, której można ufać. Tak jak mają inne kryptowaluty. Niby decentralizacja, brak zaufania, ale zawsze jest ta jedna osoba, która to stworzyła i sprawuje chyba nad tym pieczę. Niby oprogramowanie open source, ale zawsze można się nie mieć do niego zaufania, że taki twórca nie ma jakiegoś backdoora, co tak naprawdę niszczy ideę manifestu o systemie, któryś sam się nadzoruje, działa bez osób trzecich. Tak, to masz absolutnie rację. Brak Satoshiego powoduje, że nie można ugryźć jednostki centralnej. Przez co oczywiście no mamy Blockstream, mamy od deweloperów Bitcoin Core, którzy trochę niejako przejęli, tak jak to Fanik w swojej książce mówi, tutaj działanie na tym systemie i troszeczkę zawłaszczają sobie Bitcoina, ale trzeba przyznać, że tak, w przypadku Ethereum wyobraźcie sobie, gdyby był jakiś atak na Vitalika Buterina, czy nie wiem, Tron, Justin Sun, czy jakikolwiek inny projekt, który ma centralną organizację, fundację i tak dalej. W przypadku Bitcoina faktycznie to jest taka waluta, która jest decentralizowana, a to jest też dobre pod wpływem pod kątem różnego rodzaju funduszy deweloperskich, ponieważ tutaj są to, Bitcoin sam w sobie jest niezależny, jest emitowany, górnicy dostają nagrody za blok, tam osoby prowadzące Bitcoina utrzymują się, można powiedzieć, z dotacji różnego rodzaju.
Bardzo często amerykańska agencja SEC wrzuca kryptowaluty, które są finansowane właśnie poprzez jakiś fundusz deweloperski, że to jest po prostu zbieranie kasy. Więc to z tego punktu trzeba się dowiedzieć. No ale faktycznie, być może Satoshi nie żyje, być może było to grupa osób. Zobaczymy, być może nigdy się prawdy nie dowiemy. Przechodzimy sobie dalej. W SB. Starszy inspektorze Satoshow, dzięki za kolejne przypomnienie tego tematu. Bezpieczeństwo portali to podstawa. Fajnie, że zrobiłeś osobny materiał na ten temat. Więcej osób pewnie to zauważy. Tak, zgadza się. To chodzi o odcinek oczywiście Scam Alertu, w którym ja ostrzegałem właśnie przed jakimś wyłudzaniem danych i tak dalej. No na pewno jest to bardzo ważne. Pamiętajcie, to jest najważniejsza rzecz w kryptowalutach. Nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. Pamiętajcie, że jeżeli trzymacie na giełdzie, to tak naprawdę to nie są wasze kryptowaluty. Oczywiście z punktu widzenia prawnego są. No ale jak giełda dostanie haka, no to jest po temacie. Bezpieczeństwo portfeli przede wszystkim. Ja myślę, że jakiś kolejny odcinek w tym temacie muszę nagrać. Przechodzimy sobie do kolejnej wiadomości, ja tylko zobaczę, żeby później pięć razy nie czytać. SM Chill Music. Hej, mam pytanie. W co opłaca się według ciebie zainwestować na krótki termin, tak żeby ten zysk był chociaż 30-50% w krótkim czasie? Bardzo bym prosił o odpowiedź, a film jest mega. Dzięki za to, że film jest mega, ale niestety wybrałeś zły kanał, jeśli chodzi o takie pytania. Ja nie udzielam tutaj porad finansowych, a wszystkie osoby, które mówią ci, że nauczą cię zarabiać na rynku, albo pokazują, że o zobacz, ja tu takie pozycje zyskowne, wszystko fajnie, są po prostu bezczelnymi kłamcami, naciąganaczami, oszustami, niewiele specjalnie się różnią od naganiaczy, od piramid finansowych, tylko tyle, że robią to w białych rękawiczkach. Tak naprawdę nikt nie wie, jaka będzie przyszłość, gdyby analiza techniczna działała tak nieomylnie. To oczywiście mógłbyś napisać bota, napisać algorytm matematyczny, który by to sobie działał na zasadzie technicznej. To jest gra konkurencyjna. Analiza techniczna czasami się sprawdza ze względu na to, że wiele osób powiela pewne schematy, pewne działanie. Psychologia ludzka się nie zmienia od tysięcy lat, ale jednocześnie, wiecie, no 95% osób na rynku traci. Kryptowaluty są bardzo młodym rynkiem, można powiedzieć rozwijającym się, więc tutaj jest kwestia odrzucenia, jak to się mówi, odsiania ziarna od plew, ale też nie mamy gwarancji, że całe to ziarno będzie dobre, czyli to, że wy zainwestujecie w ileś projektów, nie wiadomo, co się uda. Na rynku tradycyjnym 1 na 10 startupów się udaje, 9 na 10 pada i zobaczcie, przecież startupy inwestują potężne, venture capital, różne rodzaje fundusze, nie fundusze, duzi gracze i też upadają te startupy, więc to nie ma żadnej gwarancji tak naprawdę. To jest bardzo dużo szczęścia, troszeczkę też jakichś fundamentów. Na razie rynek krypto jest irracjonalny, na razie rynek krypto opiera się w głównej mierze na spekulacji, na marketingu. Najlepszym przykładem są takie projekty chociażby jak Tael, dawne Łabi, które ma gotowy produkt, dowieziony produkt, który jest używany, a cena po prostu szoruje dno. Nano chociażby, najlepszy przykład, bardzo fajny system płatniczy, natychmiastowy, bezopłatowy, działa, no ale co, marketingu nie było, Nano szoruje dno. Kolejny przykład to jest Power Ledger przecież. Power Ledger, kolejny przykład, gotowy produkt, mają współpracę, wszystko mają, no i co, i nic z tego nie wychodzi. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do kolejnego komentarza. Paweł Gaweł, mądre przemyślenia, tak trochę poza tematem. Czytając książkę Fenia, jeszcze jedno mi nie pasuje. Całość bezpieczeństwa sieci opiera się na nieopłacalności ataku. Czyli atakujący ma większy zysk z pracy dla sieci niż z inwestowania w atak i próbę na przykład podwójnej transakcji. Ale co, jak komuś nie będzie zależało od zarobku i będzie mieć mnóstwo kasy, atak na zasady, a nie dla korzyści majątkowej. Już ci tłumaczę. Oczywiście Fenix książkę pisał przez jakiś czas. Przede wszystkim są dwa rodzaje ataku. Pierwszy atak to jest oczywiście próba zaburzenia pracy sieci, czyli atak po prostu na 51% na większość węzłów, a drugi atak to jest potrzebna jest moc, żeby przeorganizować blockchain. W tej chwili, dlaczego Bitcoin jest taki bezpieczny? Na świecie pracują setki tysięcy, a może i miliony, na pewno setki tysięcy koparek, które kopią Bitcoina. Nawet biorąc pod uwagę superkomputery i tak dalej, nie ma w tej chwili technicznej możliwości, żeby przejąć 51% mocy sieci, bo nikt ci nie wyprodukuje tyle sprzętu. Zobaczcie, ten sprzęt na bieżąco jest odbierany, Bitmain, Canaan, co tam jest, jeszcze Ebank, jeszcze Whatsminer, tak? Te koparki są, nie pamiętam, kto to Ebank? Ebank produkuje? Nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie nie ma tyle koparek, żebyście mogli przejąć sieć. Bitcoin naprawdę to jest najpotężniejszy superkomputer ludzkości, i tak naprawdę nieopłacalność ataku w takim sensie, że ta sieć i tak wróci do normy. To, że ty sobie przeorganizujesz blockchain, to nie znaczy, że będziesz odniesiesz sukces. Dlatego to była oczywiście wizja Satoshiego, że kiedyś
na samych początkach bardziej będzie ci się opłacało kopać bitcoiny, niż próbować przeorganizować łańcuch. Także w tej chwili tak naprawdę to już jest troszeczkę inaczej, bo moc sieci jest tak potężna, że nawet nie mają rządy możliwości, żeby tego bitcoina próbować w jakiś sposób zabić. A z drugiej strony po co? Ja nie mówię o jakichś republikach bananowych, ale takie Stany Zjednoczone. Wiecie, to nie jest dyktatura, gdzie jeden człowiek może zadecydować i wszystko przeorganizować. To jest demokracja, wiadomo jak to w demokracji, nie? Dwóch Polaków, trzy zdania. Więc to są potężne firmy, które zainwestowały pieniądze, całe biznesy i tak dalej, więc tutaj ja nie wierzę w to, że ktokolwiek będzie atakował. No i słuchajcie, ostatni z tego co widzę komentarz dzisiejszego dnia, słuchajcie, nasz kryptonarodowy biegacz ultramaratończyk, który będzie pierwszym człowiekiem, który obiegnie Ziemię dookoła w przeciągu, kiedyś było w 80 dni dookoła świata, a teraz będzie w 80 dni obiegam świat. No po wodzie, nie wiem, podobno trenuje Andrzej bieganie po wodzie, przy odpowiednim tym można biegać po wodzie. Powtórzy się to, co Jezus 2000 lat temu zrobił. Bardzo fajna rozkmina. Mike, jak oceniasz wpływ większości bloków na forkowanie się sieci, większych bloków, zwiększania bloków? Czy 10-megabajtowy blok nie narobiłby tu za dużo bigosu? Myślę, że nie narobiłby tu za dużo bigosu i myślę, że w tej chwili blok bitcoina 10-megabajtowy nie jest nam jakoś specjalnie potrzebny. Jeżeli ja wejdę sobie w tej chwili w Mempool Space, czyli przeanalizuję sobie tutaj rynek, no to w tej chwili powiedzmy kolejka transakcji w mempoolu to jest powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery, jest sześć bloków oczekujących, więc tak de facto nie ma jakiegoś ruchu. Ja myślę, że nawet 2-megabajtowe bloki, pokusiłbym się tutaj o taką odpowiedź, nawet 2-megabajtowe bloki w tej chwili załatwiłyby roboty. Oczywiście dochodziłoby do przytykania się blockchaina od czasu do czasu. Tylko pytanie teraz. Czy wszystko działa na zasadzie pewnego rodzaju uśredniania? Internet działa na zasadzie uśredniania, sieci energetyczne działają na zasadzie uśredniania i inne tego typu rzeczy. To, że ty możesz podłączyć do gniazdka tradycyjnego w domu u siebie, do gniazdka 3,5 kW, jakąś farelkę, załóżmy 2-kilowatową farelkę. To nie znaczy, że jak do każdego gniazdka podłączysz 2-kilowatową farelkę, to ci instalacja wytrzyma. Znaczy instalacja wytrzyma, tylko wywali ci główne zabezpieczenie przedlicznikowe. Więc to jest pewne uśrednianie. Tak samo w internecie. To, że ty masz przykładowo, nie wiem, załóżmy 100 megabitów na sekundę, to nie znaczy, że jak wszyscy użytkownicy tej sieci zaczęliby próbować pobierać, to wszyscy będą mieli 100 megabitów. Nie, to jest pewne uśrednianie, to są pewnego rodzaju momenty obciążeń większych lub mniejszych. Zwiększenie bloku bitcoina jest konieczne. To jest potrzebne do tego, żeby nie dochodziło do horrendalnych sytuacji $50 za transakcję. 2, być może 4 megabajty. Oczywiście tutaj argumentacja, że to się nie da. Okej, to co było dostępne, że blockchain byłby większy, no ale po 11 latach blockchain zajmuje tam 300 z hakiem gigabajtów. No więc teraz dołożenie dwa razy większych bloków nie spowodowałoby jakiegoś drastycznego wzrostu. Przez 11 lat gromadziliśmy 300 gigabajtów. No to przez następne 11 lat zgromadzilibyśmy 600. Dyski rosną. Oczywiście ja jestem przeciwnikiem zwiększania bloków w nieograniczonym stopniu z dwóch powodów. Po pierwsze, będzie to automatycznie powodowało centralizację, czyli będzie coraz mniej węzłów, aczkolwiek uważam, że 2-megabajtowe bloki czy 4-megabajtowe bloki to w tej chwili nie jest jakiś wielki problem. Także dzięki Andrzeju za pytanie, bo nagram też o tym film oddzielny, jeśli o to chodzi. Słuchajcie, no i cóż ja mogę tu jeszcze powiedzieć? Zasadniczo z mojej strony to jest tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Ja czasami troszeczkę nie nadążam, powiem Wam szczerze, muszę na bieżąco to robić, bo dużo fajnych komentarzy. Jeżeli po prostu kogoś komentarz nie został uwzględniony, niech próbuję jeszcze raz. Lubię szczególnie takie komentarze, które zmuszają do myślenia, jest jakiś fajny temat, który można obgadać. No, bo wiem, że mam stałych, wiernych widzów, piszecie to komentarze. No ale wiadomo, no nie będę przecież w listach do Majka Satoshiego wrzucał jakiś tam komentarz taktyczny albo łapka w górę, albo coś tak dalej. No super. Słuchajcie, jak zwykle oczywiście zapraszam Was też na mojego Twittera, Majki Satoshi po małpce. Zapraszam Was też na grupę Kryptonarodu. Zapraszam na stronę Kryptonarodu, kryptonarod.pl lub kryptomyślniknarod.pl. Tam macie linki do wszystkich z Kryptonarodu. Rozwijamy się, rośniemy. Myślę, że to będzie fajne. No i zasadniczo, słuchajcie, to jest tyle z mojej strony. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, dotarliście do końca, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, nawet taktyczny, być może nie taktyczne komentarze, bardziej takie rozwojowe zostaną użyte w kolejnym filmie. A ja się już z Wami żegnam, także z mojej strony to tyle.
Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu, a oczywiście miłego weekendu.